Produkty mleczne na szlakach kulinarnych to kampania realizowana przez Stowarzyszenie Polska Ekologia i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka. Jej celem jest edukacja społeczeństwa, w szczególności osób odpowiedzialnych za zakupy domowe, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa zdrowo zbilansowana dieta oraz właściwy dobór zdrowych produktów mlecznych. Poprzez kupowanie mleka wytwarzanego najbliżej nas zapewniamy sobie zdrowie i odporność każdego dnia. Mleko to dwa najważniejsze składniki, białko oraz wapń. Białko buduje nasz organizm, natomiast wapń jest odpowiedzialny za funkcjonowanie układu kostnego. Mleko również zawiera tłuszcze, w których rozpuszczalne są witaminy, dzięki czemu są dużo lepiej przyswajalne przez nasz organizm. Mamy na Podkarpaciu spółdzielnie mleczarskie, które produkują wyroby ekologiczne z tym słynnym zielonym unijnym listkiem. I to jest właśnie podstawowy element, żeby produkty mleczne, jeżeli je kupujemy, podejmować decyzje w sposób absolutnie świadomy, czyli popatrzeć na etykietę na tym produkcie, zobaczyć, jakie jest oznaczenie, czy jest symbol jakoś tradycja, czy mamy symbol zielonego listka, czy mamy produkt polski. I wtedy tak naprawdę mamy stuprocentową pewność, że ten produkt mleczarski pochodzący z naszego polskiego systemu produkcji wyrobów z mleka daje nam gwarancję stuprocentową najwyższej jakości, jaka tylko może być w naszym kraju. Nikt na co dzień może nie jest fanatykiem picia samego mleka, ale musimy pamiętać, że w serach i innych maślankach, innych składnikach produktach mlecznych też jest bardzo duża zawartość tego białka. Często możemy sobie urozmaicać dietę codziennie, komponując inne danie. Podobało mi się ogólnie wszystko. Tematyka bardzo fajna. Prowadzący bardzo ciekawie mówił. Można było wyłapać ciekawe rzeczy na temat nabiału, na temat krów. Wspaniałe sery, zarówno podpuszczkowe, jak i sery mieszane z kminkiem. Szczęście, że pochodzę z takiego regionu kwaśniejskiego, to jest powiat kwaśniejski, gdzie jeszcze moi sąsiedzi takiej starszej daty państwo mają zwierzęta. Najczęściej wybieram produkty takie jak jogurty, kefiry, ponieważ są bogate w wapń i potasz.